Prawie 3 godziny dobrej zabawy to efekt trzeciej edycji konkursu Ja też mam talent, organizowanego przez Gorlickie Centrum Kultury. Sala wypełniona po brzegi i mocny doping publiczności. Na scenie zaprezentowali się bowiem wykonawcy przedstawiający swoje wokalne, muzyczne, taneczne i iluzjonistyczne talenty. Skład tegorocznego jury uległ zmianie. W miejsce Briana Scotta i Andrzeja Sołtysika pojawili się Henryk Rąpała, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Adam Nowak, dyrektor GCK. Przewodniczącym jurorskiego zespołu został Dariusz Bohatkiewicz. Po przesłuchaniu 24 wykonawców jury udało się na obrady. Jednogłośnie pierwsze miejsce przyznano Klaudii Jaśkowskiej-Havis. To, co dla nas, dla jury jest zawsze ważne, to nie tylko ten talent, dar dany od Boga, ale jakby praca dla tego talentu, wypracowania. W tym przypadku widać było bardzo dobrą pracę, bardzo dobry pomysł, czyli było to jakieś, a że było to bardzo dobre, to wygrało. Laureatka zaprezentowała zupełnie nową formę. Etiudę pantomimiczno-iluzjonistyczną zatytułowaną Sen sprzątaczki. Jestem naprawdę zaszczycona, że zdobyłam tak wielkie wyróżnienie. Chciałabym w szczególności podziękować mojej rodzinie, która zawsze we mnie wierzyła, i to dzięki niej właśnie zdobyłam się na odwagę tu wystąpić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Drugie miejsce zajął Grzegorz Pabis, specjalizujący się w technice dubstep. To gatunek elektronicznej muzyki tanecznej, powstały pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia w Wielkiej Brytanii. Trzecie miejsce otrzymała Edyta Świgut, która wykonała a cappella piosenkę Rihanny Diamonds. Zaskoczyła mnie nie tylko świetnym głosem, świetnym śpiewem, ale przede wszystkim bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Ona śpiewając po angielsku rozumiała tekst, a były też inne przypadki, gdzie z tą znajomością języka było troszeczkę gorzej, widać było, że o czym śpiewamy, ale nie wiemy o czym. Żałuję, że żaden facet nie śpiewał, chyba biorą przykład ze mnie, bo ja śpiewać mógłbym, ale nie powinienem. Nie chcę nikogo straszyć, natomiast bardzo podobał mi się taniec w wykonaniu chłopaków. Widać, że naprawdę mogą zajść bardzo daleko. Miejsce czwarte to nagroda specjalna. Nagranie demo w studio Regionalnej Telewizji Gorlickiej. Otrzymał je zespół muzyczny NEWEH, który również podbił serca publiczności i otrzymał jej nagrodę. Spodziewaliśmy się tak dobrego odbioru, w szczególności, że gramy muzykę mało komercyjną, a tu widać, publicy się spodobało i naprawdę wielki szacun dla nich, że zrozumieli nasz przekaz, i wielkie dzięki za to, że nas docenili. Czy kilka tych nagród dzisiaj zdobytych da wam przysłowiowego powera do działania? Czy będziecie dawać jakieś koncerty, coś takiego? Oczywiście, zawsze to jest pewna motywacja do dalszego działania. Mamy już kilka propozycji, na szczęście na Facebooku napisali do nas, paru chłopaków napisało. No i myślimy, że coś będziemy działać dalej, takie mamy plany. Kto będzie laureatem czwartej edycji? Dowiemy się o tym za rok. Ktoś ma jakiś pomysł na siebie, ma jakiś talent, chce pracować, niekoniecznie z zajęć związanych ze szkołą, ale po prostu widać, że ci ludzie chcą coś w życiu osiągnąć. Może nie będą zawodowymi tancerzami, piosenkarkami, piosenkarzami, aktorami, ale to na pewno im się przyda. Sama możliwość występowania tutaj na scenie przy całej sali ludzi, nie tylko przy rodzicach, kolegach, znajomych, sympatiach, ale sąsiadach, i to naprawdę jest to jakiś fajny początek, więc bardzo mi się podobają tego typu show, tego typu imprezy. Ja bym więcej takich rzeczy i mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się znowu tutaj za rok.